Cześć, witajcie w kolejnym odcinku zagrania w Assassin's Creed 4 Black Flag. Z tej strony Andzie i uścimy teraz. Ups. Dostań się do fortu. To jest akurat łatwe. No, jak się złapał. Come on. Gdzie jest sala obrad? No. Tym razem dało się popalić Hiszpanię. No. Jugi, Zigu, nie wiem jak to przeczytać, ale dobrze wiedzieć, że jest tu pewna jaskinia przemytników.
A tu jeszcze trzeba dwie rzeczy tylko znaleźć. Nie wiem, po co jest ta łódź koło statku zaraz. Owszem, dekoracyjnie tak, ale cel jako tako, żeby jako szybki środek transportu by dostać się do statku, to troszkę mija się z celem. Do kogo strzela? Alguien le ha dado una cometa. Primera, excelente. Si habrá dado un gol. Alguien le ha dado una cometa. Przekupimy go. Muy interesante. ¿En qué le puedo ayudar? Tu posprzedamy nasze. Nasz ładunek. I kupimy dla Kawki co? Działa pościgowe jeszcze lepsze? Siła taranu? Ciężkie kule. Coś jeszcze? 1385 reali, to może być tak, zawaz wybuchowych beczek, wreszcie kupimy to. Taka perła mórz. Kogo oni strzelają? Okej. Nasz główny cel teraz jest po prostu... O, nieodkryta lokacja. To jest akurat mój ulubiony. Cukier płótno. Za blisko innego statku, czy jak? Co tutaj jest? Żarłacz biały, okej, tylko mnie interesuje tak wytwarzanie, czy potrzebujemy coś od żarłacza białego? Tak. Idealnie, akurat trafiło. A czego tyle ptaków tam jest? Ano, podlinożercy. Padlinożercy. Tu jest zaraz inny fort. Mm.
Let's hunt, lads. There he is! We have him on the line! Off we go! The sea dog's hit! The sea dog's hit! Time to end this cannon! He's done for! 5 prostych strzałów. Okej, wytworzymy kość żerłacza białego. Daj, sir. I stanie troszkę na przeszkodzie. Sekwencja 5, forty. Okej, misja nas uratowała przed walką. So, what do you do with your share of the gold we take from Governor Torres? Return to Africa, prince among men. I cannot return to a place I've never been. I was born in Trinidad, a slave from my first breath. Ah. But wouldn't you feel, I don't know, more welcome there? As you might feel more welcome in Paris. Fair point. With this skin and this voice, where can I go in the world and feel at ease? This country here is my best chance. This country called Jackdaw, where I know the names of all citizens and they know mine, and we work together. Not always out of love, but to keep our country afloat. I understand you. Let's take her then. For the citizens of Jackdaw. To bardzo głupio brzmi. To jest bezpiecznie teraz. Dead,
deck clear! Do you have a news? Not one of the swans that fall on that! Ach, chciał, ten jeden chciał od tyłu mnie wziąć. A no, skurczybyk jeden. Naprawimy kawkę, się akurat przyda. Okej, obracamy się i idziemy po fort. Niech Torres się przygotuje. Zgłaś oficera, wykonując zabójstwo z biegu. Dlaczego nie wyszło? Okej. A, podali się. Well, hello, Your Excellency. I'd got word you might be here. I know your face, pirate, but your name was borrowed the last time we spoke. Ah, yes, I recall. Mr. Duncan Walpole. I missed that one. So, what's a Templar Grand Master doing so far from his Castillo? I'd rather not say. And I'd rather not cut your lips off and feed them to you. 2 years ago, we offered a reward for this sage's recapture. Today, someone claims to have found him. This gold is his ransom. Who found him? A slaver by the name of Lawrence Prince. He lives in Kingston. We like this story, Torres. And we want to help you finish it. But we're going to do it our way. Using you and your gold. Oj, to może być ciekawe, to może być ciekawe.
Ale nie zabić natychmiast wielkiego mistrza Templariuszy? To może być niebezpieczne. Cumberland Bay. Możemy przyjąć zlecenie. Odszukaj brytyjskie statki, ale najpierw chciałbym odzyskać parę tutaj drobnostek. Żeby ten, to miejsce uważasz za nieopustoszałe, ale za pozbawione wszelkiego mienia wart mojego zainteresowania. Aż za dyplomatycznie powiedziałem to. Teraz pomyślcie, gdyby Torres nie zdecydował się na zabicie Edwarda, to Edward pozostałby w szeregach Templariuszy. Pomyślcie o tym. Tak właściwie chwileczkę, jeśli Edward jest ojcem Haefem z Assassin's Creed 3, to dlaczego, jakie miał motywy Haefem, żeby opuścić asasynów? Doskonale. To bolało, ale co? Tak, potrzebuję twoich usług. Wiem, że to bardzo mało, ale o to chodzi, żeby tylko troszeczkę uzyskać po to, żeby ewentualnie z ulepszeń kawki, siła taranu tylko, moc wybuchowa beczek, zapas wybuchowych beczek, czy zapas harpunów. Moc wybuchowych... siła taranu... siłę tarany damy. W ilość i w siłę. Karmazynowe żagle. Odszukaj brytyjskie statki.
Idioci. Na mnie strzelać bez powodu. Okej, ruszamy. Zrobimy najpierw porządek z tymi brytyjskimi statkami, a potem ruszamy z Torresem. O jeny, a to jest sporo obszar. Akwen. Znaczy się, nie obszar, ale akwen. Jeszcze mgła. Zajebiście. Tam jeden statek gdzieś jest. Za to brytyjską flotę. Proszę, żeby to nie były liniowce. Brygi! Ten wiatr jest... No niestety nie mamy. Miejsce ukończone. Świetnie. Dobrze, pogoda się poprawiła i teraz możemy spokojnie wziąć... Okej, i teraz tak. Szybka podróż. Hmm.
Teraz mnie zastanawiałeś się... Aha, Kingston. Okej, ale ja bym powiedział, że to na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, więc na razie.